Robię intro. Broken Minds Radio. No już, dobrze. 14 września 2018 roku, piątek, godzina dokładnie 20.03. Jest z nami dzisiaj... Wejtek. I bardziej po imieniu wolisz? Witek, Witku. Witku, byłeś u nas już... Dobra, Grażynka. Okej, bo usiądę sobie trochę wygodnie. Byłeś u nas, patrzyłam, 2 lata temu i miesiąc. Chyba, że źle datę zapamiętałam, ale chyba nie. I no to chyba przez ten czas coś u ciebie się działo. Co to było takiego? Praca, praca, dom, praca, dom, praca, dom, imprezy, praca, dom. A jakie, no to tak, jakie imprezy od razu przechodzimy? Moje? Ogólnie jakieś festiwale, dużo zmian, jeżeli chodzi o jakieś kwestie światopoglądowe. Opowiesz nam o tym więcej? Co mi się trochę pozmieniało? Pozmieniało mi się troszeczkę może gust muzyczny, może się starzeje. Zdarza się. Myślę, że każdemu. No, niektórzy zostaną cały czas z dziećmi i to jest fajne. Ale czas mija i jakby... I tak się muszą zmienić, nie? I tak się starzeją. No, to się zgodzę. Na pewno, czy mi się starzeje? Głos muzyczny nie do końca, po prostu trochę ewoluuje może. W którą stronę? W stronę basu, house'u, czyli basowanych kawałków, które bas moim zdaniem nakręca bardzo. Czego brakuje mi troszeczkę w współczesnych kawałkach. Dlatego pewnie robisz też imprezy, na których możesz grać swoją muzykę. No, to jest bardziej, żeby pokazać troszeczkę, bo ten gatunek trochę jest zapomniany. Bo jest przeważnie to pokazane house jako ten słodki, jak ja to nazywam, Pindol House. Ciekawie to nazywasz. Słodkie, miodne, bez jakiegoś polotu. A jest troszeczkę druga strona. Ty ją widzisz. No staram się. I starasz się pokazywać. Dzisiaj nam pokażesz? No myślę, że tak. No to w takim razie teraz była definicja, a za chwilę po prostu będzie to poparte twardymi dowodami. Kiedy ostatnio imprezę robiłeś? Gdzie robisz te imprezy? Co to są za imprezy? W klubie dom. W domu. Oczywiście. Dokładnie tak. No więc zapraszam jutro. No to już jutro, impreza jutro można sobie pójść. I to, co dzisiaj usłyszycie, też poniekąd będzie jutro. Mam nadzieję, że jak najwięcej takiego rodzaju muzyki. No, będzie różnie dzisiaj oczywiście, no, ale zobaczymy. No, nie przygotowywałem się zbytnio. Aż tak, zważywszy na to, że wczoraj wróciłem dopiero do Polski, więc... Gdzie byłeś? Gdzie ja byłem? Byłem w Dublinie u znajomych. O proszę, no to fajnie. Pozdrawiamy tych znajomych, jeżeli nas słuchają. No, to chyba wypocząłeś. Wypocznę chyba w pracy. No tak, tak. Często w sumie tak jest, że ludzie mówią, że nie wypoczęli, tylko właśnie się zmęczyli i teraz chcą wrócić już do pracy. Już by chcieli pracować na przykład. Także ty jesteś jedną z tych osób. Na tą chwilę tak, może za 10-20 lat będzie inaczej. Ale... Może, no fajnie, no tak, chciałam powiedzieć, może nie będziesz wtedy pracował, ale chyba aż tak stary nie jesteś, żeby za 20 lat był na emeryturze. Więc uznajmy, że pytania nie było. Powiedz, jakie masz marzenie takie, no bo trochę mówisz o takiej, o starzeniu się, o takiej przyszłości. To może poczekaj, powiedz nam, może masz jakieś takie swoje marzenie, które takie najważniejsze, które na przykład może nie wierzysz do końca, że się zdarzy, ale chciałbyś. No to jeżeli tutaj rozmawiamy o muzyce, to może muzyczne marzenie.
Więc tak, no chciałbym zaprosić parę na pewno osób kiedyś, no, którzy mogliby zagościć może w Łodzi. Na pewno moim marzeniem jest zaproszenie takiego człowieka jak Mr. G, który daje wspaniały life hack, jest świrem, czyli w sumie moje klimaty. Nasze. Wszyscy jest tak. I to jest takie marzenie, które jest tu do zrealizowania, no bo to jest kwestia, wiadomo, bardziej finansów niż tego, że nie wiem, Można by nie, da nie się. wiem, mieszka na Księżycu, prawda? Więc Jeszcze. jeszcze żyje. Jeszcze żyje, jeszcze nie mieszka gdzieś za granicami świata naszego. No i na pewno marzeniem jeszcze bardziej odległym John Atkins, którego cholernie cenię za jego różnorodność. Chyba najlepszy set, jaki słyszałem w życiu, tak naprawdę, w Trezorze. Hen, lat temu. Więc do tej pory nikt mnie jeszcze tak nie poczochrał, tak jak wtedy, więc. A może, żeby byłem młody. Cholera wie. Faktem, no to są takie marzenia typowo muzyczne. A jeżeli chodzi o resztę. Tak, to też nas interesuje, nie będziemy ukrywać. Cenię swoją prywatność, więc może nie do końca. Nie, no, my nie, wiesz, nie będziemy od ciebie nic wyciskać, czego nie będziesz chciał powiedzieć, ale jak coś, no to zawsze chętnie posłuchamy, prawda? Dobrze, to może następnym razem się bardziej otworzę. Jasne, z każdym razem, z każdym następnym spotkaniem będzie nam się łatwiej rozmawiać, także może wycisnę jakieś większe szczegóły z życia. Jak z cytryny. To bądźcie z nami następnym razem, warto już, wiadomo, że warto będzie oglądać. Dokładnie. A teraz o tych, może jakiś mały skandalik, kto wie. No, kurczę, usłyszałem. Opowiedz anegdotkę o kimś, kogo też znamy. O. Taki to by był, mógł być taki krótki serialik, żeby tylko o to pytać na przykład i to nagrywać, to było dobre. Dobrze, że mamy to nagrane, bo trzeba pamiętać, żeby to zrealizować. Mamy tutaj zeszycik, proszę, to będzie trzeba to zapisać. Dobrze. Dobrze, jest. Okulary też mamy do zrobienia później zdjęcia. I teraz jeszcze tak. A, no oczywiście, jeszcze jedną rzecz chciałabym, żebyś nam powiedział. Twoje pierwsze wspomnienie, które teraz przychodzi ci do głowy. A propos? No, twoje pierwsze, jak byłeś dzieckiem i masz swoje pierwsze wspomnienie, to co to jest za wspomnienie? Pierwsze takie wspomnienie, jakiekolwiek. Traumatyczne? Może troszkę. Nie, pierwsze jak miałeś tam 4 czy 5 No lat. to właśnie A, dlatego no. mówię. A, to przepraszam, to nie zrozumiałam. Bardziej traumatyczne dla mojej mamy i mojego taty niż dla mnie. No, bo jak miałem 3 lata, to wszedłem na dach. I pamiętasz to, jak byłeś na tym dachu? Dużo mi moja matka zawsze wypomina. Czyli to też rzeczywiście trauma z dzieciństwa twoich rodziców na przykład. No, to może być też takie pytanie. Ja kurde zauważyłam z każdym, jak tak pytam ludzi, to rzeczywiście jest tak, że pierwszą rzeczą, którą pamiętasz, to ktoś opowiada jakąś traumę, którą przeżył, czyli że tam przewrócił się, że coś zrzucił czy coś tam. No to się potwierdza przy tobie. No, ja się bawiłem dobrze, chyba. Ale nie spadłeś? Co tam No robiłeś w właśnie, ogóle? jak widzisz. Nie, no, ale mogłeś się połamać strasznie. Nie, na szczęście jestem cały i zdrowy jeszcze. Dobrze, to życzymy ci tego jak najdłużej. Lechu, czy my o czymś dzisiaj mówimy? Może o twojej. Cii. Tak, opowiedz najpierw o swojej imprezie. Zapraszam jutro od godziny 22 do klubu Dom. Będzie grał Lichy, Smolny i ja. W trójeczkę, tak. Czyli tak jeden, drugi, trzeci, potem znowu pierwszy, drugi, trzeci, To czy po się okaże. godzinach jakiś? To się okaże. To jest kwestia ustalenia, nie najważniejsza w tym momencie. Rozumiem. Są ważniejsze teraz rzeczy. No dobrze. Lechu. Aha, dobra. No to powiedz mi jeszcze. Nie wiem. Myślałam, że teraz Lechu wchodzi. No już przecież powiedział. Co tu więcej gadać? Boże,
bądźcie, bądźcie. Bądźcie, zapraszamy. No i o, Lechu, przyszedł. Przyszedł i ma kartkę, uważajcie. Uważajcie, bo on przyszedł i ma kartkę. Jeszcze się przesuwamy. Jeszcze trochę do tyłu. Jeszcze trochę do tyłu. Jeszcze trochę do tyłu. Jeszcze kawałeczek, jeszcze jeden krok. Dobra, wziąłem sobie kartkę, bo... Tak, Grażyna też się zmieściła. Słuchajcie, no bo jest dużo tego i zarówno tych imprez, w których bierzemy udział, i jak i tych, które tutaj wspieramy patronatem i w każdy inny sposób. Tak, muszę przyznać, że coraz więcej takich imprez się dzieje, co my się bardzo cieszymy, że możemy być na jakichś ciekawych imprezach i to nagrywać i potem to wszyscy mogą jeszcze raz oglądać. Super, że jest tego coraz więcej. No. Tak, jest tego coraz więcej. My staramy się też, mamy trochę cały czas zaległości we wrzucaniu wcześniejszych uploadów. Walczymy tutaj, chciałem pozdrowić tutaj ziomków z Bass River. Powiem wam, że nie jest łatwo. YouTube po prostu kłody pod nogi, całe życie nogi, te kłody pod nogi. Nogi pod kłody. YouTube niestety no, nie przestał być serwisem, że tak powiem, muzyka friendly, bo po prostu w streamie z Bass River 12-godzinnym było chyba ponad 200 roszczeń wyskoczyło. To jest w ogóle to jest jakiś kosmos po prostu. Chodzi o prawa autorskie. Tak, dokładnie chodzi o prawa autorskie. Niby, że tam jest jakiś algorytm, który wykrywa tam jakieś 2 minuty i taki właśnie jest tam jakiś jeden z numerów, które 2 minuty trwa. Ktoś zagrał i on zablokował ten stream 12-godzinny. Ale najpierw był 24-godzinny, a się okazało, że nie, 27 godzin Lechuch zrobił i nie mogliśmy, bo tego było za dużo godzin. Czyli tak. 24 max może być. 12. Tak, 12, a my mieliśmy 27. No mniejsza z tym, w każdym razie walczymy z tematem. Będą kolejne streamy się pojawiać, zarówno z Bass River, jak i z Silver Lake. Też również pojawi się z tego festiwalu psytransowego, gdzie gościliśmy. No i wszystkie audycje zaległe też będą w miarę uzupełniane, także. No, gdyby to była, gdyby to było jedyne źródło utrzymania, gdyby się z tego radia dała utrzymać i z tego streamingu, to my byśmy wrzucali następnego dnia, kurwa. Tak, tak, tak by było, niestety, no mamy swoje życie też, niestety, takie jest życie, nic się nie przeskoczy. Dobra, jedziemy z tematem imprez. Tak, no tutaj... Pierwsza sprawa tutaj za tydzień w piątek, przepraszam, 28 września będzie impreza Drum & Bass DJs Battle w klubie Dom. Będzie w ogóle bardzo fajna impreza, będą pojedynki DJ-skie, już tu mówiliśmy o tym. Będziemy tam mieli przyjemność też streamować tą imprezę, będziemy tam obecni duchem i ciałem i tak dalej, także tutaj zapraszamy serdecznie za 2 tygodnie w piątek, tam także za 2 tygodnie w piątek audycja jakby u nas w domu się nie odbędzie, tylko będzie audycja w klubie, można powiedzieć, tak, także zapraszamy tam do klubu. Tutaj oczywiście więcej informacji u nas na stronie też. Potem tak, kolejna sprawa. Za tydzień, w piątek po audycji, będziemy, ponieważ zostaliśmy oficjalnym patronem, o czym informacja, mam nadzieję, długo się pojawi, festiwalu Eltronika, który będzie w Łodzi się odbywał. Za tydzień, w piątek po audycji, pojedziemy tam na ten festiwal na OFF Piotrkowską. Za tydzień, w piątek na OFF Piotrkowskiej będzie takie intro do Eltroniki. Będzie muzyka grana na żywo na OFF Piotrkowskiej. W ogródku Barbershop, Brusz Barbershop, coś takiego, myślę, że bywalcy OFF Piotrkowska wiedzą, gdzie to miejsce się znajduje, jeżeli nie wiedzą, to na pewno usłyszą. No na OFF-ie gdzieś. No to... Na OFF-ie, no, tak, dokładnie, no, mi się wydaje, że tu nie trzeba jakoś... Nie tak dużo. Tak, i potem 6 października odbędzie się już stricte tegoroczna impreza właśnie Eltronika. Odbędzie się ona na Wimie, co jest bardzo fajną opcją, ponieważ bardzo dawno nie było imprez na Wimie. Wima jest takim miejscem w Łodzi,
jest troszkę stałaś już kultowym pod względem imprez ciężkich undergroundowych. Były tam drum and bassy, było free techno imprezy, były różne inne tam eventy. To miejsce trochę przycichło od jakiegoś czasu, natomiast teraz właśnie powraca tam festiwal Eltronika, miejsce industrialne w starej fabryce, w wielkiej, wielkiej, potężnej starej fabryce, która nigdy nie nazywała się Wifama, potem Wima na Piłsudskiego. Także tam zapraszamy na festiwal Eltronika, głównie muzyka techno w cięższej odmianie, również eksperymentalna. Zapraszamy, na pewno warto tam się wybrać. Kolejne tutaj jakby tematy, z którymi chcemy was zaznajomić, to jest impreza 19 października Deep Madness w Black Barrel we Wrocławiu, na którą również jedziemy. Będzie to impreza drum and bassowa, też w mrocznej odmianie, takie nowocześniejsze rytmy, jeśli chodzi o drum and bass, ale też bardzo ciekawe, także takie likidowe, deepowe, również z dobrą, że tak powiem, solidną stopą. Także też zapraszamy na imprezę 19 października we Wrocławiu, Deep Madness with Black Barrel, to jest właśnie z gościem z Anglii, Black Barrel się nazywa człowiek. Potem dzień później tak naprawdę jest impreza w Sfinksie w Sopocie, to jest Neuroshock, gdzie gościem głównym będzie Audio, czyli jeśli chodzi tutaj o drum and bassy, taka bardzo znana postać, też wydająca na wielu znanych labelach. Też również także zapraszam u nas na fanpage'u, można sobie wejść na tą imprezę, obejrzeć tam wszystkich grających i tak dalej. Nie będę tutaj już przedstawiał szczegółowo. Kolejną imprezą, którą będziemy mieli przyjemność uczestniczyć, będzie impreza 1 grudnia na dachu Sukcesji. Jest to na dachu domu handlowego łódzkiego Sukcesja. Chłopaki będą organizować imprezę Neurolandia drum and bassową. Też na nią serdecznie zapraszamy. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa rzecz, że właśnie będzie to impreza odbywała się w Łodzi na dachu domu handlowego, co jest takim trochę ewenementem, nie wiem, na skalę, mi się wydaje, że polską, nie wiem, czy gdzieś czy takie imprezy się gdzieś indziej odbywają. Można iść od razu na dokładnie. Można iść na zakupy, potem można iść na imprezę, potem można dokładnie. Myślę, że dużo można dłużej posiedzieć, jak najbardziej. Także myślę, że to wszystkie te takie tutaj ciekawostki. Te wszystkie informacje znajdziecie już jeszcze a propos elektroniki, zostanie dodana informacja jeszcze dzisiaj bądź najdalej jutro do naszego fanpage'a. Natomiast już można też szukać na temat wszystkich z tych wydarzeń, o których mówię, u nas informacji na naszym fanpage'u. Dobrze. Dobra. Dobrze, słuchajcie, że tak powiem, nie będziemy przeciągać. Ja wymyśliłam nazwę dla tego, co robisz. Informacyjny Lesio. Informacyjny. Ty-dy-dy-dy. Informacyjny Lesio. Dobra. Dobra, słuchajcie. Dobra, tak, Witek już przygotowuje się do grania, poczekamy chwileczkę, bo za chwilę, ponieważ przechodzimy na serwis Twitch, także nastąpi... Dobrze, Lechu, to ja już to powiem, a ty możesz to zacząć robić, czyli zaraz przechodzimy na Twitcha, czyli tak jak teraz zawsze, że wywiad jest na Facebooku, a potem w ten link, co jest w komentarzu, wjeżdżamy tam sobie, możemy dalej oglądać. Także mamy jeszcze chwilkę i kończymy, tak? Skończyłeś? Aha, no to dobra. We'll be right back.
Some may call this track a song. A brief musical composition meant to be sung. But I don't sing, so we'll call this a dance track. We'll be right back.
frequency changes, the form changes, same with everything. And here you see sound being passed through iron filings and particles, and therefore creating form once again. From these pictures, it's hardly difficult to see how the human body is formed through sound resonating energy, and how that physical form is held as long as that sound matters.
Americans are getting more and more into the disco scene. 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 Już nagle skończyła się nasza audycja. Co nagle, to po kocie. Dobra, słuchajcie, było nam bardzo miło gościć Wojtka. Witka, mój drogi, Witka. Witka, Boże. Wojtek może też był. Może być też na W. No i co, tam pozostało was pożegnać, zaprosić na wszystkie nadchodzące imprezy i na też na jutro na najmocniejszy hausy w mieście. Tak jest, najmocniejsze hausy. I do zobaczenia za tydzień. Yo, yo. Teraz jest outro. Kot miksuje teraz. Kalafior, miksuj. Mają nas w dupie. Nara.